Siostry mówiły, że czują się lekceważone, że czują, że nie są traktowane poważnie. Mówiły także, że straciły zaufanie do ministra zdrowia, dlatego żądały spotkania z premier Beatą Szydło. I tutaj, drodzy Ukraińcy, mam panie Olesze. On jako politolog proukraiński, pronacjonalistyczny facet może powiedzieć parę słów. Chcę zapytać, czy to sprawiedliwe, jak to można sformułować, że oni potrzebują podwyższenia pensji, oni czasami medyczni pracownicy, ale oni milczą o tych wypadkach. No czy to sprawiedliwe? I choć jego żona błagała tam o pomoc, nikt nie ruszył na ratunek, tylko kazano mu czekać na karetkę, a ta dojechała po pół godzinie z sąsiedniego miasta. Joanna Gawis-Słodowicz. Mieszkanie naprzeciwko szpitala, uważam, każdy by sądził, że o, to jest blisko, raz, dwa, się pomoc przyjdzie w każdej chwili. No niestety, tak nie było. W najważniejszym momencie pomocy zabrakło. Gdy mąż pani Haliny zasłabł, rodzina wezwała pogotowie. Minęło kilkanaście minut, karetka nie nadjeżdżała. Mężczyzna tracił oddech. Żona pobiegła do szpitala powiatowego, który jest dokładnie naprzeciwko ich domu i tam prosiła o pilną pomoc. Wzywała, by ktoś przyszedł do męża. Na szpitalnym oddziale ratunkowym usłyszała, że żaden z lekarzy SOR-u wyjść ze szpitala nie może. Są to usługi stacjonarne, czyli w szpitalu, natomiast zespoły ratownictwa medycznego, czyli karetki pogotowia, tak naprawdę są tymi jednostkami wyjazdowymi. Lekarze dali wskazówki, kazali obserwować. Żona wróciła więc do domu i dalej czekała z umierającym mężem na pogotowie ratunkowe. Karetka jechała aż z Sierakowa, druga była też daleko, bo w Nowym Tomyślu czekali aż pół godziny. Gdy pogotowie w końcu dojechało, było za późno. Pan Eugeniusz, który od 20 lat leczył się kardiologicznie, zmarł. Nic nie jest ważne, procedura tak ma być i koniec. Człowiek może umierać, lekarz nie może przyjść, nie może nawet chyba poza szpital wyjść, a człowieka trzeba dostarczyć. Szpital tłumaczy się procedurami, urzędnicy zapowiadają kontrolę i żądają wyjaśnień. Tak z pobieżnych informacji możemy już przyjąć, że nie doszło do błędów, aczkolwiek będziemy także i te sprawy wnikliwie wyjaśniać. Kontrolę zapowiedział NFZ, sprawą zajął się też rzecznik praw pacjenta. W przypadku, kiedy rodzina oczekiwała na przyjazd pogotowia ratunkowego, nie jest przesądzone ani wykluczone, aby takiej pomocy udzielili lekarze ze szpitala powiatowego. Rodzina nie walczy o odszkodowanie, nie szuka winnych, ale jak mówi pani Halina, może ktoś przemyśli te procedury. Mąż nie stanie z grobu, a po prostu może komuś się przyda, może kogoś się uchroni od niepotrzebnej śmierci, od jakiegoś kalectwa. Być może komuś to pomoże. I tutaj właśnie są opinie charkowczanina, z Charkowa, faceta fajnego gościa, też to samo pytanie. Czy to są sprawiedliwe, panie Andrzeju, że rządzić taką wysoką pensję i tak anegować pacjentów Polaków, że oni mrą jako komary? Ну, что то справедливо так, повес. Я считаю, что это неправильно. Требовать себе, выторговывать себе повышенную зарплату, но плохо относиться к своей работе. Ваши, мовимы тут, стон, с Украины, же то несправедливо так, же то пеленглярки сбыт. Шешаржили. Бо то, курде, siedzieć politykom zajmować się. Lepiej, szybciej i do pacjenta, żeby oni nie dechli jako muchy w Polsce. Polacy, wasi rodacy, którzy przynoszą wam budżet, z którego już rząd nadaje wam, pielęgniarkom, pensję, kurde. Oni pracują, oni powinni być dostojni życia, a nie śmierci, że pół godziny jedzie ta karetka. Od tych pielęgniarek, którzy rządzą ten подвижки пенсии. Курды, поляцы, то ханьба. Правильно? Ханьба. Дякую, пане Анжею. Поздравим. Что они так из-за небывания поляков смерти не в Варшаве, там где все 5 минут лета каретка часто. А звыкли... Чи то справедливо за небывать своїми професіональними обов'язками і
вимагать еще за то пенензи. Чи то справедливо, коли ти занедбуєш своїми обов'язками і ще вимагаєш за то підвищення тобі зарплати? Ні. Ні. Повідь, ні. 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 То молодий українець, пані Муві, вже то теж несправедливо. Тобто у пана Дорослего зі знаннями політологічними... Може, скажімо, не питання справедливості там більше стоїть, а питання моральності? Наскільки... Пан питає о праві моральності, на ілі моральне. Насправді, люди, котрі покликані рятувати і допомагати... Люди, котрі повалання лікувати, лечити. Наскільки вони, скажімо, цим займаються заради грошей? Наскільки... На ілі вони займаємося, то тільки для пенінзи. І наскільки треба обмежувати суспільство? І державі, ну, в основному суспільство, їхні фінансові інтереси, тому що ну, бажання грошей... Ти маєш направи на Жвонське заводу про спілки. Так, да, да. Наскільки ну, якийсь контроль мусить, тобто так же ж можна ж іти до розмежень. Пан питає, який контроль, хто контролює те Жвонське заводове, тих медичних працівників. Але вони зараз зручили ще до головних зв'язково-заводових поїздів. Вони зараз там на Капущовані. НСЗ «Солідарність» за них, я так мислю, що Петр Дуда, за них Чима якби, Чуки, бо він не має вище. А ми маємо, бо ми, українці, свободного польоту. Ми можемо то оцінити. Праця, політичні впливи в Польщі. І ми повинні то робити, щоб не вважали, що ми орангутани. Ми ні, ми нормальні люди, ми не орангутани. Ну, взагалі так. Не шимпанзе. Для того ми оціняємо то, що поляці звикли, поляці люди, умирають від занедбивання. Ну, за них. Ну, комусь треба підвищення зарплати. Да. А комусь? А цей час. А комусь, щоб за напевнаше 100 кілометрів людина може не доїхати і власне ургентна допомога, да. Власне же о тим хоче поляки, що комусь хтом підвищення є ще на 1000 чи ілиш там 5000, 8000 злотих, це мало. А тим, котрі потребують ураз серця, не тільки операція, тим, котрі потребують 5 хвилин до рятунку, щоб приїхали його врятовувати, поляка звиклого. Він потребує тільки те, він не має 1000 там злотих, він має тільки 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, котрі лікар чи каретка медична повинна приїхати і врятувати життя звиклого поляка. Так що ми тут українці, від імені українців, мовимо, що повинні бути жарше сидіти в Польщі на вищому становищі, більш справедливі, ніж зараз. Не можем так, щоб звикли вимагати пенензи на вищих становищах, а на нижчим щеблі занедбивати то ціном життя поляку. Ми того не допущимо і для того ми тут, спілка української молодежі, мові о тим поляці, тримаючи ще, тримаємо за вас кчуки. Живіть, що поляці, я могл би відбілівати, як вілі мові, і Стефана Бандери, і УПА, і різні там націоналістичні там всі рухи в Україні вже стануть около банера Стефана Бандери і оповідати полякам о соціальних потребах. Але я не бенде того робив, бо я не Марія Пшеломець з студії «Всхуд», яка конфабулює чонгу. І за Туска вона сиділа там на нуртових медіа, конфабулювала, і зараз сиджі, і цілий час мові о Іскандерах путиновських. О тим, що Путін щось там повідяв, вона впровадза опінії Путіна в ваші уші, що нібито вона, коли Трамп виграв вибори в Америці, то пані Хіларі Клінтон
Ona będzie podawała do sądu i potrzebowała, że, patrzę na niej, no tak śmieszna baba, podaje do sądu, że wybory były sfalszowane, to tak zawsze tam ta jej partia robiła, bo Trump to taka postać wielka. Wy wiecie, co ona konfabuluje? Ja tego nie robię, Polacy. I bliżej do tematu pogadał z paramedycznymi pracownikami, ukraińcami, proukraińskimi ukraińcami, którzy mówią, że w Ukrainie będzie to samo. Zamiast lekarzy będą jeździli paramedyczni pracowniki. I tam takie sanitariusze, które nic nie mogą, nie umią, oni będą jeździli, bo skracają, wycinają budżet. Ale w Polsce, jak to nie podoba się komuś coś, on jedzie na zachód, pracuje. A w Ukrainie, przez to, że wizy trzeba, etc., to jeszcze trudno zrobić. Bo w ogóle by ludzie dechli by jako muchy, jako insekty, gdyby oni wyjechali wszyscy na zachód i stworzyli tam Polakom tam również konkurencję, tak samo jak Polacy w Anglii. Nie wszystkim robią, ale często konkurencja. Takie samo też ta niesprawiedliwość ma swoje korzenie. Ale ludzie dawali klątwę lekarza. I dlatego oni powinni wyjechać tak, żeby człowiek nie umarł. A nie tylko rządzić podwyższenie swojej pensji. Тобто zabójcy lekarzy nie powinni otrzymywać więcej pieniędzy niż to dozwala budżet państwa. Bo budżet państwa nie może tego wszystkim tak zrobić. A jak wy, będąc lekarzami, czegoś nie podoba się na ziemi polskiej, możecie wypierdalać się w Anglię i tam otrzymywać fajną pensję. Ale wy będziecie, zamiast was będzie ktoś, ale też, który nie zechce. To bardzo socjalny projekt, który potrzebuje wiele dyskusji, ale przynajmniej grzeczności i obowiązku lekarza, Polaka, żeby Polacy nie umierali od zaniedbywań. Sam mam Polacę, znajomą pielęgniarkę w poznańskim szpitalu. Mam nadzieję, że ona nie słyszy. Najważniejszy postulat dotyczy oczywiście zarobków, więc postanowiliśmy sprawdzić, ile dokładnie zarabiają polskie pielęgniarki i polscy lekarze. No to spójrzmy. Z danych opublikowanych przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że średnia wynagrodzeń pielęgniarek w styczniu 2016 roku wynosiła 2700 zł brutto. 25% najgorzej zarabiających pielęgniarek otrzymuje co miesiąc mniej niż 2239 zł. To oznacza, że na rękę dostają nieco ponad 1600 zł. Z kolei 25% najlepiej zarabiających pielęgniarek na ich konta co miesiąc wpływa kwota wyższa niż 3348 zł brutto. To teraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pielęgniarki na początku swojej kariery zarabiają średnio niespełna 2700 zł brutto. Po 5 latach pracy mogą liczyć na pensję przekraczającą nieco ponad 3100 zł, a po 20 latach pracy zarabiają niecałe 3,5 tysiąca zł brutto. Jak widać, pensje pielęgniarek w toku ich rozwoju zawodowego wzrastają, jednak jest to podwyżka zaledwie o kilkaset złotych w ciągu całej kariery zawodowej. No to spójrzmy na lekarzy. I znowu dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że lekarze zarabiają dużo więcej. W październiku 2014 roku średnia pensja lekarzy przekraczała 7 tysięcy złotych brutto, a niemal 29% najlepiej zarabiających lekarzy otrzymuje co miesiąc nie mniej niż 8215 złotych brutto. Podobnie jak to się ma z zawodem pielęgniarek, również wynagrodzenia lekarzy na wynagrodzenia lekarzy ma wpływ staż pracy. Na początku swojej kariery lekarze zarabiają średnio niecałe 3200 zł brutto. Natomiast po 5 latach pracy ich wynagrodzenie wzrasta o ponad 3000 zł. Po 10 latach mogą z kolei liczyć na zarobki w okolicach 8000 zł brutto. Źle zorganizowana i niedofinansowana służba zdrowia to jest problem, którego nie udało się rozwiązać żadnemu rządowi po 1989 roku. Częściowy sukces osiągnęli lekarze, którzy po latach protestów wywalczyli odczuwalne podwyżki. Historię protestów prześledził Konrad Wąż. Lekarstwa, które wyleczyłoby polską służbę zdrowia, nie udało się znaleźć żadnemu z 22 ministrów zdrowia, którzy sprawowali ten urząd po 1989 roku.
płynących ze środowiska medycznego i nie tylko medycznego. Te zmiany, które wprowadzamy, one w sposób zdecydowany modyfikują system ochrony zdrowia w Polsce. Fala strajków w służbie zdrowia ma swój początek jeszcze w latach 90. Przeciwko niskim zarobkom protestowali wtedy anestezjolodzy. Później podwyżek żądali chirurdzy, ale efekty przyniósł dopiero protest całego środowiska w połowie ubiegłej dekady. Lekarze wywalczyli spore podwyżki. Choć nie wszyscy. Ostatnio na ulicę wyszli lekarze rezydenci. Nam, lekarzom, chodzi o leczenie. O dobrą jakość leczenia. Im chodzi o stwarzanie pozorów. My się na pozory nie zgadzamy. Wyższych zarobków zazdroszczą lekarzom pielęgniarki. W czerwcu 2007 roku naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowały Białe Miasteczko. W szczytowej fazie trwającego niemal 3 tygodnie protestu uczestniczyło w nim do 3000 osób koczujących w 150 namiotach. Kolejne Białe Miasteczko powstało w 2012 roku. Do Warszawy przyjechało wtedy 5000 pielęgniarek z całego kraju. Częściowy sukces siostry osiągnęły jednak dopiero w zeszłym roku. Wynegocjowały coroczną podwyżkę o 400 zł brutto aż do 2019 roku. Okazało się jednak, że podwyżka była dużo niższa i wyniosła 232 zł, a otrzymała ją tylko część pielęgniarek. W czerwcu bieżącego roku wzywała, by ktoś przyszedł do męża. Na szpitalnym oddziale ratunkowym usłyszała, że żaden z lekarzy SOR-u wyjść ze szpitala nie może. Czekali aż pół godziny. Gdy pogotowie w końcu dojechało, było za późno.